stosunku do osób na pomocy społecznej żerują? Osób chorych. Tutaj po prostu ta pomoc musi być dostarczona. Po prostu muszą być dostarczone lekarstwa, musi być dostarczona opieka, musi być jakieś bezpieczeństwo socjalne polegające właśnie na tym, że jest jakiś stały dochód, choćby skromny, ale wystarczający jednocześnie. Więc to jest oczywiście sprawa bardzo trudna. Jest bardzo wiele sytuacji, że ludzie starzy wstydzą się zwrócić o pomoc, nie tylko do pomocy społecznej, ale do własnych dzieci. I wtedy, kiedy pojawia się problem, że dzieci jest stara matka czy stary ojciec z bardzo niską emeryturą, ale i bez emerytury, i ma wykształcone dzieci, bardzo dobrze sytuowane. I wtedy, kiedy proponuje się, że wystąpi się do sądu o przyznanie alimentów, to ci rodzice nie pozwalają na to, a bez ich zgody nie można tego zrobić. Ja nie mogę wystąpić do pomocy społecznej z prośbą o pomoc dla kogoś, tylko ta osoba musi mnie poprosić, wyrazić zgodę, żebym ja wystąpiła o taką pomoc, co jest słuszne po prostu, bo nikt przecież nie chce być obrażany niechcianą pomocą, prawda? Są wreszcie tutaj bardzo, bardzo zresztą aktywne w różnych środowiskach działania, na przykład Caritasu, które bardzo pomagają w różnych sytuacjach, może nie finansowo, ale rzeczowo, poprzez usługi, prawda, różnego rodzaju. Ale także ludzie organizują się czasami w tych zespołach charytatywnych, parafialnych, do pomocy tym, którzy znaleźli się w złej sytuacji. Więc dopóki żyjemy w społeczeństwie, mamy zaufanie do naszych współobywateli, do naszych sąsiadów, do naszych znajomych, do naszej rodziny, to nie jesteśmy sami i tutaj trzeba przełamać tę często fałszywą dumę i poprosić zwyczajnie o pomoc. Każdy z nas jest słaby i każdy z nas w różnych trudnych sytuacjach życiowych potrzebuje pomocy innej osoby, innych osób po prostu. I po to jesteśmy społeczeństwem, po to jesteśmy także chrześcijanami, katolikami, żeby wzajemnie sobie pomagać. Zarówno święty Jan Paweł II, jak i Franciszek, jak papież Franciszek apelują o miłosierdzie. I to miłosierdzie wyraża się także w pewnych czynach. Więc czasami także rozmowa taka, pomoc, która może przyjść. Są różnego rodzaju fundacje, które mogą w tej sprawie pomóc. Dlatego ja apeluję do tych pań, które do nas telefonowały, bo taka sytuacja trudna dotyka najczęściej kobiety w podeszłym wieku, aby zwracać się po prostu o pomoc. Nie jesteście, Panie, same. Nie żyjecie na pustyni ani na bezludnej wyspie. Prosimy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Radio Maryja. Maryja zawsze dziewica. Prosimy. Dziewica. Dokładnie. To ja chciałbym się zadzwonić do tego programu. Jesteśmy na antenie. Proszę o przedstawienie się. Dariusz dzwoni. Prosimy, Panie Dariusz. Na temat audycji odnośnie pomocy społecznej. I teraz jest taki problem, tak? Że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi dokonał takiego manewru, że po prostu wspólnie z dzielnicowym komisariatu policji w Czeladzi wykluczyli kogoś z członkostwa spółdzielni mieszkaniowej, tak? I teraz taka osoba straciła dach nad głową. I teraz Miejski Ośrodek Pomocy nie chce się po prostu tą osobą zająć. Teraz ją odsyłają do środka jakiegoś dla bezdomnych, potem ją odsyłają do środka dla jakichś Tak, Annasza do Kajfasza. I chciałbym teraz uzyskać taką informację, gdzie ta osoba ma przebywać. Właśnie. Dziękujemy. Prosimy, Pani Poseł, Pani Profesor. Na Śląsku jest bardzo liczna grupa posłów. Także z tego samego klubu, z którego ja jestem, Prawa i Sprawiedliwości. Poseł jest zobowiązany przyjmować wszystkich swoich wyborców. Ale można się zwrócić także do mnie, opisując sytuację, i ja zwrócę się do odpowiednich władz i instytucji, aby te władze i instytucje, jeśli popełniły jakieś błędy, to żeby je naprawiły. A jeżeli
A jeżeli stała się krzywda, to ktoś musi i wyrządził ją celowo. Tak jak pan mówi, tutaj pracownicy pomocy społecznej, nie chce mi się wierzyć, że też i policja, bo policja jest bardzo dzisiaj uważna, żeby żadnych krzywd nie robić. No ale mogło się tak zdarzyć. To proszę o tym wszystkim napisać do mnie, do Rzeszowa, ulica Hetmańska 9. Będziemy podejmowali takie interwencje i one czasami, a nawet często są po prostu skuteczne, bo taka instytucja, do której zwraca się poseł, no musi wytłumaczyć się, dlaczego takie decyzje podjęła, a poseł może sprawdzić, czy były one zgodne z prawem, a także może zwrócić się do władz zwierzchnich o skontrolowanie, czy tam w tej instytucji nie dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się. No, witam, Stanisław z Podkarpacia. Prosimy, panie Stanisławie. Ja chciałem się odnieść do krytyki skierowanej wobec mojego przedmówcy, który stwierdził, że prowadzi własną działalność gospodarczą i podsumował, że koszty zatrudnienia pracownika, znaczy, że koszty odprowadzanych składek wychodzą 49% jakby jego pensji. No i tak pani stwierdziła, że nie wie, jak pan to wyliczył, no to ja chciałbym to przedstawić, bo też prowadzę własną działalność gospodarczą. No to po kolei, proszę. Tak? No, prowadzę własną działalność gospodarczą, zatrudniam dwie osoby, suma składek odprowadzanych do ZUS-u ponad 3000 zł, to jest 3000 zł z groszami, gdzie pracownicy zarabiają najniższą krajową. Także najniższa krajowa, którą dostają do ręki, no to w granicach 1400 zł, nie będę już co do grosza wyliczał, a suma składek odprowadzanych i podatków to jest w okolice 700 zł za pracownika. Także wychodzi 49% jakby od sumy, którą rzeczywiście dostają do ręki. Więc tutaj stwierdzenie przedmówcy było jak najbardziej słuszne. A tak jeszcze w sprawie jego słów, że po prostu nazwał to państwo państwem złodziejskim. No tak się odniosę tylko, no ja akurat swoim pracownikom płacę minimalną krajową. I powiem szczerze, że chciałbym im zapłacić godne wynagrodzenie, z którego naprawdę mogliby się utrzymać i żyć w miarę przyzwoicie, ale niestety na naszym rynku pracy jest tak, a nie inaczej. I przez właśnie, głównie też przez podatki jest tak, że gdybym chciał im nawet zapłacić więcej, po prostu mi by się nie opłacało tej działalności prowadzić. Więc nazwanie państwa państwem złodziejskim, moim zdaniem też pod względem tego, że jestem przedsiębiorcą, jest jak najbardziej na miejscu. No i to wszystko z mojej strony, także pozdrawiam słuchaczy i szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. No jednak te 49% to okazuje się, że są to składki na ubezpieczenie społeczne, tak jak pan wyliczył, oraz wszystkie daniny publiczne, które pan musi zapłacić w związku z zatrudnieniem. Natomiast nasz pan Grzegorz z Zachodniopomorskiego, nasz poprzedni rozmówca, mówił, że 49% wynagrodzenia płaci tylko na ubezpieczenie społeczne i oczywiście nie płaci tyle na ubezpieczenie społeczne, co możemy łatwo za pracownika wyliczyć. Połowa tego to jest ta składka na ubezpieczenie społeczne, więc to jest około 24% na ubezpieczenie społeczne. Tak to wynika. Natomiast nie możemy mówić o złodziejskim państwie. Jeśli ktoś zakłada działalność gospodarczą, to jedna działalność jest bardziej, druga jest mniej dochodowa,
jeden ma większy talent do prowadzenia przedsiębiorczości, inny mniejszy talent do prowadzenia przedsiębiorczości. Oczywiście tutaj są bardzo różne sytuacje, ale państwo po prostu w sposób jasny, jednoznaczny określa te daniny publiczne, które trzeba płacić. I dobrze, że pan płaci te wszystkie daniny, bo w przypadku, kiedy ci pracownicy stracą pracę, kiedy stanie się jakieś nieszczęście w ich życiu czy w ich rodzinie, to będą mieli zabezpieczenie właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest istotne. A także dzięki opłacanym podatkom po prostu funkcjonuje system edukacji, system ochrony zdrowia i wiele system bezpieczeństwa publicznego i wiele innych systemów, które pozwalają nam bezpiecznie żyć we własnym państwie, które nie jest państwem złodziejskim. Nie możemy państwa, własnego państwa tak nazywać. Jeśli ma pan dowody na to, że ktoś pana okradł, to po prostu proszę się do mnie zwrócić. Ja jestem posłanką z Podkarpacia, z Rzeszowa właśnie i bardzo, bardzo proszę takie przypadki zgłaszać i myślę, że wielu moich wyborców wie, że wykazuję tutaj dużo energii, żeby tego rodzaju zachowania w sposób zdecydowany zwalczać. Poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, naszym państwa gościem. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże, Maria z Mazur. Prosimy, Pani Maria. Ja z taką sprawą, mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych, schorowanych. Ja należę do takich. I mam takie pytanie i prosiłabym Panią profesor o wyjaśnienie. Jak to jest ze służbą zdrowia? Ja pochodzę z małej miejscowości i jeżeli mam skierowanie na badanie od lekarza rodzinnego, muszę dojechać 25 kilometrów. Jestem niepełnosprawna, ledwo chodzę, na oczy nie widzę, wymagam opieki, mam trwałe kalectwo. I jestem u pana doktora specjalisty, nie dalej jak wczoraj. Proszę, bo mam skierowanie na rentgen kręgosłupa szyjnego. I proszę jednocześnie, żeby dopisał, bo to skierowanie miał mi dać, wypisać rentgen blędźwiowy. Nie wolno. Proszę wracać do swojej pani doktor. Ponownie wypisać skierowanie do niego. On mi wypisze drugie skierowanie. Ja muszę dojechać dwukrotnie po 25 kilometrów w jedną, drugą stronę, brać taksówkę, gdzie mam bardzo niską emeryturę, wymagam opieki drugiej osoby i za każdym razem muszę jechać. Jak to jest? Czy to naprawdę tylko jedno skierowanie może być, że Pani Mario, no, zapytamy tutaj panią poseł, panią profesor, chociaż kwestia służby zdrowia to inna dziedzina. Pani Mario, to oczywiście jest tutaj dużo biurokracji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też dużo bezduszności ze strony lekarzy, którzy się panią zajmują. Pani jest osobą niesamodzielną i pani przysługuje pomoc i tę pomoc powinna pani przydzielić, pomoc społeczna z pani gminy czy z pani miasta, tam gdzie pani mieszka. Jeśli pani zwróci się do mnie, ja w tej sprawie wystąpię do gminy, do wójta czy do burmistrza, żeby po prostu zainteresował się pani sytuacją i żeby pani udzielono pomocy. A jeśli takie badania są potrzebne, to jest prawdopodobnie transport, który mógłby pani, jeśli pani ma trudności w poruszaniu się, mógłby pani pomóc. I tutaj także, jeśli mówimy o pracy, to jest także praca
tych osób, które pracują w różnego rodzaju działach społecznych i które muszą po prostu także zwracać uwagę i widzieć, z kim pracują i jaka pomoc jest potrzebna tym osobom, właśnie takim jak pani, niesamodzielnym już pewnie też w zaawansowanym wieku, które wymagają szczególnej troski i szczególnej pomocy ze strony innych. Pani profesor, pani poseł, pora wieńczyć. Zaczęliśmy od idei, od zdania z nauczania świętego Jana Pawła II z encykliki Laborens Exercens, praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych. No i rzeczywiście kwestii społecznej doszliśmy do podstawowych pytań, które są pytaniami, jak przeżyć, jak sobie poradzić w sytuacji choroby, w sytuacji cierpienia, w sytuacji niskich zarobków, w sytuacji relacji obywatela do państwa, jak zaspokoić potrzeby państwa, a z drugiej strony też jak rozwijać się we współpracy z państwem. Prosimy o podsumowanie, zwieńczenie tej audycji i przypomnienie nam podstawowych zasad tyczących się pracy, będącej kluczem rozwiązania kwestii społecznej. Może na chwilę skomentuję te ostatnie telefony. One pokazują bezmiar po prostu zaniedbań, jakie istnieją w środowiskach lokalnych. I bezmiar, powiedziałabym, takiej samotności i opuszczenia bardzo wielu osób i bardzo, no, powiedziałabym, ułomnego działania, nie chcę tego inaczej nazywać, różnych służb i instytucji powołanych do pomocy. To oznacza, że Radio Maryja, Telewizja Trwam spełnia także takie funkcje, jakie spełniają media publiczne, mianowicie pewnej kontroli społecznej nad funkcjonowaniem. Zawsze zachęcam do zwracania się do posłów, do radnych, do władz, które w tym pomogą. Ale wracając jakby do kwestii społecznej, która może być rozwiązana przez pracę i tylko praca może być tym czynnikiem rozwiązywania kwestii społecznych. Można powiedzieć, że tak. To wynika dzisiaj na przełomie wieków XX i XXI, na początku wieku XXI. Mamy do czynienia także poza oczywiście tymi osobami, które do nas dzwoniły i tymi osobami, które do nas nie dzwoniły. Mamy do czynienia z powstawaniem tych problemów społecznych, które wynikają z rozstroju systemu pracy. Bo jeśli ten rozstrój systemu pracy postępuje, to mamy tutaj do czynienia jakby z pewnym rozstrojem systemowym, a więc powstaniem takiej wielkiej, rezerwowej armii osób zdolnych do pracy, ale celowo tej pracy pozbawionych tych zdobyczy socjalnych, które do niedawna były po prostu wszystkim dostępne, takie jak trwałe zatrudnienie, szkolenie zawodowe powiązane z ubezpieczeniem społecznym. I pojawienie się tej dużej grupy, licznej grupy osób stale zagrożonych utratą elementarnych środków utrzymania nastąpiło wskutek pewnego takiego nacisku globalnych pracodawców na rozwijanie tak zwanych elastycznych form zatrudnienia i otwartego coraz szerzej, pozbawionego regulacji prawnych, elastycznego rynku pracy i zatrudnienia. I tutaj muszę powiedzieć, że te zagadnienia, ten problem stoi ciągle przed nami do rozwiązania. I my nie możemy rozwijać się normalnie wtedy, kiedy te zastępy pracy, takiej niechronionej, pracy śmieciowej, właśnie ludzi bez stałego zatrudnienia, ludzi, którzy są wołani do pracy na telefon, gdzie potencjalny pracownik może zawsze stracić pracę i zostać bez środków utrzymania. A więc te wszystkie formy niestałego, niestabilnego zatrudnienia, które dotyczą ludzi młodych, ale także ludzi już w pewnym wieku, po 50 roku życia, ludzi w 60 latach ich życia,
te sprawy muszą być uregulowane i muszą być dokładnie rozwiązane przez państwo. Podobnie jak to do zadań państwa należy rozwiązanie problemu zatrudnienia i przywrócenia do pracy bardzo licznych osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną, zawodową, tworzenie specjalnych chronionych miejsc pracy. To jest kwestia nie tylko takiego humanitarnego podejścia do tych ludzi, nie tylko włączenie ich w system pracy. To jest kwestia także, jeśli chodzi o Polskę, sytuacji demograficznej. W Polsce w bliskim czasie zabraknie pracowników, dlatego że na rynek pracy wchodzą coraz mniej liczne generacje. W związku z tym trzeba będzie sięgać także po zasoby pracy, te zasoby pracy, które trzeba poprzez rehabilitację przygotować do podejmowania nowych zadań. Takie inicjatywy pojawiają się w Polsce. Mam nadzieję, że będą one skuteczne i będą po prostu wdrażane w życie w najbliższym czasie. No i sprawa oczywiście, która jest przedmiotem wielkiej debaty, sprawa świadczeń emerytalnych, świadczeń rentowych, ich wysokości, ich adekwatności do kosztów utrzymania, prawda? I wreszcie wytłumaczenia także w społeczeństwie, że wszystkie świadczenia z ubezpieczenia społecznego, inaczej niż z pomocy społecznej, ze świadczenia społecznego są pochodnymi tego, co wpłaciliśmy do systemu, prawda? Natomiast jeśli one są niewystarczające, tak się zdarza, że nie wszyscy mogli tę pracę utrzymać, nie wszyscy mogli płacić składki, to one muszą być uzupełniane świadczeniami pomocy społecznej. Musi być pomoc. Od września wchodzi przecież ustawa, która będzie gwarantowała bezpłatne leki osobom po 75 roku życia. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne rozwiązanie. Pracuje się nad założeniami i nad polityką taką senioralną. Ja tu bardzo silnie naciskam, żeby ta polityka senioralna zwróciła się w kierunku takich ludzi jak pani Maria z Mazur, która do nas telefonowała, a więc ludzi niesamodzielnych, ludzi, którzy do normalnego funkcjonowania, do wypełniania tych zwykłych czynności życiowych potrzebują po prostu zwyczajnie w pewnym okresie życia czy w pewnym stanie zdrowia pomocy innej osoby. I ten problem także musi być rozwiązany. Więc tych spraw, które mamy do rozwiązania, jest bardzo dużo. Teraz jest kwestia pewnej hierarchii, pewnego porządku, w którym ma być rozwiązane i funkcji, które musi jeszcze raz podkreślam, przyjąć po prostu państwo. A niektóre funkcje, tak jak na przykład opieka nad osobami niesamodzielnymi, musi także włączyć się samorząd, bo ci ludzie pracowali w tym środowisku, żyli w tym środowisku, płacili tam podatki, zostawili owoce swojej pracy w tym środowisku i zwyczajna ludzka wdzięczność za pracę ludzi starych, którzy pracowali wiele lat, stanowi, iż należy im się szacunek, cześć i opieka zwyczajnie. Więc tutaj mamy bardzo różne zagadnienia i jeszcze raz powtórzę, rozstrój systemu pracy, oderwanie pracy od wartości moralnych, wartości opartych na Ewangelii, na dekalogu, prowadzi zawsze do rozstroju całego systemu gospodarczego i politycznego. I to stąd pochodzi. Dlatego jeśli chcemy uporządkować nasz kraj, jeżeli chcemy przywrócenia ładu prawidłowego, porządku w pewnym kraju, szacunku dla pracy, szacunku dla ludzi pracy, szacunku dla weteranów pracy, także tych, którzy pracowali, to musimy opierać wszystkie nasze rozwiązania na uznawanych, cenionych wartościach, jakie przynosi nam Ewangelia. Stąd konieczność powrotu także do katolickiej nauki społecznej, a przede wszystkim do tych wspaniałych tekstów, których autorem jest święty Jan Paweł II. To nie są teksty, które czyta się wszystkie od razu. To są teksty, które naprawdę powinny być przedmiotem bardzo poważnej debaty, rozważań
może nawet seminariów, może spotkań, kiedy będzie mówiło się o stanowisku katolickiej nauki społecznej wobec różnych problemów społecznych, wobec kwestii społecznej, która niestety na przełomie wieku XX i XXI powróciła tak, jak ponad 200 lat wcześniej. I dlatego też musimy tutaj podjąć naprawdę w różnych środowiskach wysiłek, aby zaradzić temu, co może, tak jak mówiono w XIX wieku, doprowadzić do kompletnego rozstroju społeczeństwa. Bardzo gorąco dziękujemy pani poseł profesor Józefina Hrynkiewicz. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.